Cześć, ja jestem Maciej, będę prowadził dzisiaj sesję w klimatach X-Coma i facetów Czerni w latach 60. w Stanach. I to tyle, co mogę o sobie powiedzieć w tej chwili. No i nie zapominajmy, że to jest Rzucaj, nie gadaj i razem z Maciejem będziemy grali w składzie tum tum tum. Ogniaszka. Ogniaszka. Lena. I Nika. I Marek. I to jest na tyle. Okej, okay, dobra. To w takim razie zanim zaczniemy, ponieważ nie macie doświadczenia z tą mechaniką, to wytłumaczę wam tego pokrótce, na czym mechanika polega. Powiedz, mistrzu, powiedz. Okej, okay, dobra. Ja mam trochę uproszczonej wersji, bo nie było czasu, żeby usiąść i zrobić sobie postacią podręcznika, więc zagrałem sobie na troszkę uproszczonej tego wersji. Zaczynając tak. Cypher jest systemem, w którym mistrz gry nie rzuca kością. Podoba mi się. Mistrz gry nie rzuca kością, pomijając tego rzucanie na skarby oczywiście. Rzuca, ale rzuca. Takie rzucanie to nie rzucanie. Okay. Takie na pocieszenie może. No. Tak, wiecie sobie, to trzymajcie. Bo to dobrze. Podpowiedź jest dla was, bo jak dobrze. Już mówiłem, ja to wszystko pamiętam, a Agnieszka grała w Numenere tyle, że już chyba też raczej wszystko pamięta. Znaczy przynajmniej się rozszerzenia. Okej, okay, dobra. Jak spojrzycie sobie na kartę postaci, to najważniejsza rzecz, jaką macie tutaj tuż pod imieniem i tym, co was opisuje, to są trzy pule. Might, Speed i Intellect. To jest jednocześnie coś, co jest z waszymi punktami życia i jednocześnie pozwala wam używać waszych umiejętności i ułatwiać sobie rzuty. Mechanika Cypher opiera się na rzutach K20 przeciwko poziomowi. Ogólnie system zakłada, że wszystko co istnieje ma poziom. Drzwi mają poziom, człowiek ma poziom, potwór ma poziom, na upartego powietrze też ma poziom. Jeżeli chcecie coś wykonać z jakimś, że tak powiem, wejść z czymś w interakcję, to zazwyczaj rzucacie przeciwko jego poziomowi. Poziomów jest od 0 do 10 i w ogólnej mechanice przekłada się to tak, jeżeli mówię wam, że macie pokonać na przykład tego coś poziomu 4, to mnożycie sobie poziom razy 3 i to jest ilość na kości 20-ściennej, którą musicie przynajmniej wyrzucić. Dobra. Czyli w tym wypadku była to na przykład 12. Dobrze policzyłam. Tak. Jak szybko można zauważyć, testów powyżej 7 nie da się zdać. Bo nie da się wyrzucić powyżej tego 20 na 20-ściennej kości. I tutaj wchodzi nam kolejna mechanika, czyli wszelkie rodzaje ułatwienia, które możecie uzyskać. Ogólnie źródła są tego trzy. Pierwsza. Jak spojrzycie sobie na kartę postaci, macie tutaj takie zapisane, jak effort. Effort mówi wam, ile maksymalnie możecie obniżyć sobie poziom trudności w oparciu o wasze statystyki. Okay. Żeby wykorzystać pierwszy poziom efforta, trzeba wydać 3 punkty z danej puli, a każdy kolejny kosztuje 2 punkty z tej puli. Czyli jeżeli chcemy obniżyć sobie test o 2, wykorzystując efforta, no to wydajemy 5 tego 5 ja punktów. Nie mam, tak? Masz też po 2. Nie wpisałem, zapomniałem. Ale masz też po 2. Dobra, teraz drugim elementem, który jest z tym związany, macie koło waszej wartości puli, którą macie tutaj w tabelce, jest coś takiego jak edge. Edge mówi wam, o ile macie tańsze wydawanie punktów związane z danym atrybutem. Czyli jeżeli macie edge'a 2, to wszelkie, że tak powiem, wydawania z tej puli są zmniejszone o 2. Czyli jeżeli chcielibyście wykonać na przykład w przypadku Agnieszki, która ma edge'a 2 na intelekcie, chciałaby sobie ułatwić test intelektu o 1 poziom, to wykorzystuje, że tak powiem, jeden poziom efforta, który normalnie kosztowałby ją 3, ale ze względu, że ma edge'a 2, to kosztuje ją 1 punkt z tej puli. Okej. Okay. Dobra, to jest pierwszy sposób. Drugi sposób na obniżanie testów to jest część na środku, czyli skille, które macie. Skille mogą mieć 2 poziomy. Możecie być w nich wytrenowany, który obniża wam o 1 i wyspecjalizowany, kiedy obniża wam o 2. Jest też trzecia kolumna, która oznacza inability. Oznacza, że jeżeli kiedykolwiek wykonujecie test związany z czymś, czy macie inability, to macie poziom trudniej automatycznie. Okej.
Ty na przykład w przypadku Agnieszki jest to wytrzymałość. Nie pobiegasz sobie specjalnie. I trzeci sposób to tego, to obniżanie za pomocą tak zwanych, no, można powiedzieć, ekwipunku. Jeżeli macie coś, co by mogło wam pomóc, to maksymalnie można sobie obniżyć za pomocą tego o 2. Czyli na przykład, jeżeli Wika, jeżeli dobrze pamiętam, wzięła sobie mechanika, chciałaby naprawić tego, naprawić samochód i miałaby do dyspozycji warsztat, to może wykorzystać warsztat, żeby obniżyć sobie tam powiedzmy 1 czy 2 w zależności od tego. To jest, jedziemy z tym koksem. Wrum! To jest przykład. Dobra. I to jest w zasadzie cała mechanika, jeżeli chodzi o Cyphera. Teraz tak, z rzeczy, które jeszcze macie dodatkowo, każdy z was ma po 2 special abilities, które przygotowując się wymyśliłem, nie brałem ich z podręcznika, bo stwierdziłem, że to będzie fajniej. Każdy z nich was kosztuje, aktywacja każdego z nich kosztuje was ilość punktów z danej puli i macie zawsze w nawiasie podane co tego, ile to jest. I oczywiście tak samo Edge może to obniżyć. Okej. Dobra, tu jeszcze macie wasze tak zwane ataki. W tej chwili wpisałem wam tylko, że tak powiem, broń kosmiczną, którą macie ze sobą. Jeżeli chcielibyście kogoś, że tak powiem, z plaskacza trzasnąć, to będę wam opisywał na bieżąco, jak to zrobić. To jedziemy z bijatyki. To jedziecie z bijatyki. Bijatyka może wam w tym pomóc, dokładnie rzecz biorąc. Dobrze. Bo też jest ważne to, że ponieważ mistrz gry nie rzuca, czyli nie mówię wam na przykład, że rzuć się na bijatykę, tylko na przykład, jeżeli gracz deklaruje, że to jego chce strzelić po pysku i mam bijatykę, która mi pomaga. Czyli to wy musicie pamiętać o tym, że coś wam pomaga, a tego pomaga bądź przeszkadza. Okej. Znaczy ja będę pamiętał, że coś wam przeszkadza, bo jestem niedowolniony. Dobrze wiedzieć. O, dobra. Zasada ogólna jest taka, że nie muszę wam mówić poziomów testów, jakie musicie zdać, ale jako, że gracie pierwszy raz, to będę je mówił jawnie, żebyście wiedzieli, jak bardzo chcecie się wysilić, żeby coś zdać, tak? Może i powiem wam, że otwarcie drzwi to są rozklekotane i wymagają tylko pierwszego poziomu, to nie ma sensu używać na przykład 2 poziomów eforta i wydawać sobie puli, żeby je wyważyć. Słusznie. A jeżeli zbije się poziom testu do 0, to on się automatycznie udaje. Tak. Okej. Okay. Dobra. Teraz tak. Ponieważ gramy tylko jedno strzała, to nie będzie miało to znaczenia, ale powiem od razu, jak się zdobywa punkty doświadczenia, które też tu macie, bo być może z tego skorzystamy. W waszym przypadku możecie wykorzystać punkt doświadczenia po to, żeby przerzucić sobie. W jaki sposób rozdaje się punkty doświadczenia? W ten sposób, że mogę wykonać coś, czego nie ma dobrego tłumaczenia na polski, czyli intrusion. Czyli mogę na przykład powiedzieć, że na przykład... Kto gra żołnierzem? Ja gram. Nie, na przykład jeżeli by ci się udało wspiąć powiedzmy na jakąś skalę, być potrzeba, to mógłbym zrobić właśnie takie intrusion, czy też wtrącenie i powiedzieć, że wiesz co, jednak nie, ześlizgnęłaś się, nie udało ci, stwierdzę, że to jest poza twoje siły. Jeżeli zgodzisz na to intrusion, to otrzymujesz ty punkt doświadczenia i dajesz jeszcze dodatkowo jeden punkt doświadczenia komuś innemu z graczy. A jeżeli chcesz czegoś takiego odmówić, to musisz wydać punkt doświadczenia, który posiadasz. Coś takiego też mogę robić za darmo, jeżeli ktoś z was wyrzuci 1. A to się na pewno dzisiaj stanie, powiedzmy sobie to szczerze. Z kolei, jak wyrzucicie wysokie wyniki, na 19 zazwyczaj są jakieś pomniejsze pozytywne efekty. Od 17 nawet. No od 17, 18 jest na obrażenia tylko, ale od 19 jest na dowolny test. Na 20 są już jakieś, że tak powiem, większe efekty, czyli wybitne sukcesy. Dodatkowo, jeżeli wyrzucicie 20 na teście, wracają do was wszystkie punkty, z jakie wydaliście z puli. Czyli jeżeli się wykorzystacie jakiegoś skilla, efortujecie się i wydaliście 10 punktów, a wyrzucicie 20, wraca wszystko do puli. Super. Okej. Okay. Jak odzyskujecie pulę? Macie tutaj w takim małym kwadraciku, są recovery role. To jest to, do czego będziecie potrzebowali kaszustki. Jeżeli chcecie odnowić sobie pulę, to zakreślacie sobie odpowiedni kwadracik. Musicie je zakreślać po kolei i w zależności od tego, ile tam zajmuje czasu, to tyle musicie wydać na odpoczynek. Rzucacie K6, dodajecie wartość, którą macie wpisaną. I to jest ilość, którą możecie rozdać sobie na dowolne,
tego, na dowolne... Na dowolną ten, pulę. Mhm. Ogólnie przyjmuje się, że w momencie, jak wykonacie ostatni odpocznę, czyli 10-godzinny, to wam się to wszystko odnawia i możecie lecieć od początku. Okej. Okay. Dobra. Mhm. To było powiedziane, No, to chyba wszystko, jeżeli chodzi o mechanikę. Czy macie jakieś pytania do waszej postaci? Wyjdzie w praniu pewnie. Wyjdzie w praniu. Chyba okay. Tak. Dobra. To ponieważ mamy, w latach 60. w Stanach Zjednoczonych, opowiem wam, jak wygląda mniej więcej setting. Wszyscy jesteście agentami RP. A! RP oznacza, tego rozwija się jako Roswell Project, czyli organizacji będącej pod kontrolą bezpośrednio Kongresu, która po katastrofie w Roswell ma za zadanie wyszukiwanie i eliminację niebezpiecznych kosmitów na Ziemi. Mhm. Byli oni wcześniej, ale dopiero katastrofa w Roswell, że tak powiem, pokazała, jak ich szukać. Mhm. Udało się wyciągnąć ze statku kosmicznego urządzenie maskujące, które pokazało, w jaki sposób odkrywać niebezpieczeństwo. Mhm. Dlatego teraz poproszę was, żebyście opisali po kolei, jak wasze postacie wyglądają i jak się nazywają. Okej, okay, no Maciej wskazał na mnie jako pierwszą, więc dobrze. Ja gram dzisiaj Izabelą Nunes. Dziewczyną młodą, awanturniczkę, która została zaproszona do Roswell Project, ponieważ jest odważnym kierowcą, który lubi szybkie rzeczy i rzeczywiście w tym się specjalizuje. Zauważona na ulicy, kiedy ścigała się wraz ze swoimi znajomymi, wpadła oko agentowi i tak właśnie wkręcił ją do projektu. No, ma kilka asów w rękawie, zawsze nosi przy sobie srebrną taśmę, a jej odwaga, no, kto wie, może jeszcze ocali komuś życie. Mhm. Agnieszka? Tak więc ja gram postacią o nazwie Natalie Kim. Jest ona Amerykanką koreańskiego pochodzenia. Jej rodzice, uciekając przed wojnami koreańskimi, wyemigrowali do Stanów. Jest drobną, szczupłą, bardzo uroczą kobietą, która zaczęła robić swoją karierę w policji. Potem przeniosła się na detektywa. No i wtedy została zwerbowana do Project RP. No więc ja gram żołnierzem, Rickiem Rowanem. Jest to generalnie barczysty gość, nie grzeszczy inteligencją, co ma zrobić, kto mu tam powie, pokaże palcem, to tak zrobi. Generalnie ktoś mu kiedyś powiedział, żeby poszedł do wojska, być może tata, być może dziadek, więc tak zrobił. Gdzieś tam został pokierowany przez znajomych, ktoś go namówił. Był całkiem dobry w tym, co robił i trafił tak do całego projektu. A obok jest Rosemary Evans, nazywany Szarą Jagodą. Mały, przeciętny, rudy, dużo osób mówi, że wredny. Lubi wykorzystywać innych, żeby robili za niego robotę. On po prostu po urodzeniu, tak naprawdę ojciec załatwił mu robotę. Miała ona wyglądać inaczej, być papierkowa, ale nie dopełnił formalności, nie chciało mu się i pchnęli go tam, gdzie go pchnęli. Co mu się niezbyt podoba i ale co robić? Okej, okay, dobra. Nika, może jeszcze powtórzyć imię swojej postaci, bo nie zdążyłem zapytać. Izabela Nunes. Magda, jeszcze ty? Rick Rowan. Rick. Ok. Kurczę, to mogą być Morty. O nie. No. W takim razie możemy rozpocząć. Dostaliście wysłanie z dość prostym prostym zadaniem do pięknego, tego jakże pięknego stanu o nazwie Idaho. Dla tych, którzy nie wiedzą, Idaho jest jednym z najdalej wysuniętych na północ Stanów i jest w większości zalesiony i górzysty. Zostaliście wysłani do niewielkiej miejscowości o nazwie Chalice. Dość tego jest naprawdę niewielka, ponieważ ma zaledwie
750 mieszkańców i utrzymuje w zasadzie tą ilość od prawie wieku. Mhm. Waszym zadaniem jest sprawdzenie pogłosek, jakoby w pobliżu tej miejscowości, gdzieś w lasach dostrzeżono latające spotki. Kilka osób przejeżdżających przez drogą 93, która przebiega przez miasteczko, dostrzegło w nocy na niebie rozbłyski lawirujące pomiędzy pobliskimi wzgórzami. Podróż zajęła wam niesamowicie długo, ponieważ jechaliście z waszej najbliższej bazy w Las Vegas. Jest to kilkaset kilometrów, czy nawet powyżej 1000, biorąc pod uwagę górzysty teren od tego miejsca. Więc wycieńczeni i zmęczeni zajeżdżacie do tego na stację benzynową, mieszczącą się tuż przed wjazdem do miasteczka. Jest ładne wrześniowe popołudnie. W powietrzu czuć bardzo dobrze las, gdyż ostatnie kilka dni padały intensywne deszcze. Dostrzegacie w odległości tabliczkę "Witamy w Chalice" i widzicie nawet że kiedyś coś jeszcze było do niej doczepione od dołu, ale chyba w wyniku upływu czasu odpadło. Nikt się specjalnie nie był zainteresowany tym, żeby to naprawić. Stacja benzynowa jest mała, wy zajęliście swoim dość przepasnym Fordem. Wasz Ford jest dość można powiedzieć specjalny. Został specjalnie podrasowany przez techników z RP i zabrała się dodatkowo przykręciła mu kilka śrubek. W bagażniku w drugim dnie znajduje się trochę dość specyficznego sprzętu, który mógłby pomóc wam wyprawie. Nie będziemy mówić, co tam leży. W momencie, kiedy będziecie potrzebowali jakiegoś niesamowitego narzędzia, to rzucimy, czy przypadkiem akurat się tam nie znajduje. Okej. Takie szybkie pytanie. Ta droga 93, ona jest międzystanowa, czy ona przebiega przez miasteczko? Zdaje się, że jest to międzystanówka. Niestety nie rozpoznaję tego oznaczenia, albo międzystanówka, albo to jest autostrada. Okej, ale ona przebiega przez miasteczko, czy, tak, czy dookoła? Przez miasteczko. Jeżeli chcecie, mogę wam pokazać mapkę okolicy. Ja wierzę na słowo. To jest autostrada. Już sprawdziłem właśnie. No ale wiecie, to Ameryka, tam autostrada wygląda jak często normalna ulica. Chodzi mi o to, czy... Tak, w zasadzie tak momencie... to właśnie wygląda, biorąc pod uwagę, że też specjalnego ruchu nie ma. Samo Idaho, nawet w dzisiejszych czasach ma, jeżeli dobrze pamiętam, niewiele ponad 1,5 miliona mieszkańców, cały stan. A w samym czasie z waszych dokumentów wynika, że było tam mniej więcej niż... Tam było około 700 mieszkańców. 700? Okej. Okay. Tak. To niedużo. Tak więc, co robicie? No, ja poprawiam zawiniętą w supełek koszulę, podwijam rękawy, opieram się o samochód gdzieś tam, lejąc paliwo, żuję gumę i tak spoglądam nudno na ten napis. Próbuję dostrzec, co tam było napisane, ale... Znaczy, to nie tyle było zamazane, co kiedyś była przyczepiona od dołu dodatkowa tabliczka i ona po prostu od tych zakresów odpadła. Ja no tak, wiesz, z takim znużeniem, żując tę gumę, po prostu spogląda, robi balona, który w końcu pęka. Ale na stację benzynową. Podchodzę do znudzonego chłopaka. Panie! Chłopak patrzy na ciebie z niesamowitym spokojem. Kiedy mu się przyglądasz, masz wrażenie, że
prawdopodobnie w jego krwi płynie tego odrobina indiańskiej krwi. Hmm. Więc jest całkowicie tego, całkowicie niezruszony twoim zachowaniem. Przyglądam mu się. Panie! Płacę za sensację. Wyciągam 10 dolarów, kładę. Spogląda na nie? Spogląda potem na ciebie? Coś tu się wydarzyło? Ktoś kogo zjadł, porwał? Nie wiem. Coś ciekawszego niż w tych waszych głupkowatych gazetach piszą. Spogląda na ciebie? Spogląda na... Tego spogląda na zewnątrz, na twoich towarzyszy. Spogląda na dziadka, którego wcześniej nie zauważyłeś i który siedzi praktycznie niewzruszony tego w kącie. Niby coś świeciało ostatnio. A co świeciało? Gwiazdy świeciało tam, czy to tam świeciało? Może samolot? Ludzie w mieście mówią, że jakieś dziwy są. Próbowali tego szukać, ale chyba niczego nie znaleźli. A co, wy nic nie widzieliście? Ja siedzę tutaj i obsługuję klientów. I co, i stąd nie widać? Nie widać. A skąd widać? Kto widział? Ludzie gdzieś w mieście. Jacy ludzie? Może się pan pójść spytać, nie wiem, no, tego do restauracji. Ja mam wiedzieć, panie, no przecież ja nie stąd jestem. Widzisz, tak patrzy na ciebie z takim totalnym niewzruszeniem. Nawet brew mu tego nie mryga. W pewnym momencie mówi 47,50. I słyszy takie ping, jak skończyło się lać paliwo. Ale co 47,50? Za paliwo. No ja nie po paliwo przyszedłem. I w tym momencie widać, że do stacji paliw wchodzi Izabela. Ona, mimo że ma, nie wiem na ile my jesteśmy ubrani, jak agenci... Możecie wybrać, jak jesteście, tak jesteście ubrani. Okej. Okay. Mhm. Ja ją sobie bardziej wyobrażam trochę jak taką pin-up girl. Okay. Tak. Ona, jeżeli mogła, nie zatraciła takiego sznytu. Jednak oczywiście, jeżeli szefostwo wymaga, to ubiera się inaczej. Jednak jeżeli jechali w podróż, to raczej wyglądała po cywilnemu. Ona podchodzi i widzi jakby całą tę sytuację, widzi, że Evans jest na twarzy prawie czerwony jak jego włosy. Patrzy na tego chłopaka. No, to będzie dwójka. 47,50. Daję 50 dolarów. A wiecie, gdzie tu jest jakiś motel? Autostradą 200 metrów i w prawo. Motel spokojna przystań. A pan może zapytać się w restauracji w tamtym miasto. Wiem, że mogę. A ja nie rozumiem, czemu jesteście tak nieprzyjaźnie nastawieni. Zrobiłem wam coś? Patrzę na Izabelę z takim całkowitym brakiem zrozumienia powodującym sytuację. Tak, ono poprawia swoje włosy. Możesz powiedzieć reszcie, że będziemy za chwilę w motelu. Czy ja cokolwiek słyszę, będą w samochodzie? Na pewno tego na pewno słyszysz tego, rozbierego. Okej. Okay. To słysząc, że zaczął podnosić głos, tak zaczynam się rozglądać i też wchodzę na stację benzynową. Tak na razie porozglądam się po prostu po miejscu. Nie wchodzę w interakcję. Ja wstaję. Mnie boli dupa. Idę się odlać. I idę gdzieś tam obok. Czeki, nie chcesz korzystać z tego toaletu na tego na stacji benzynowej? Tylko frajerzy przystają z toalety. Ja jestem mężczyzną. Okej. Okay. Mam nadzieję, że te zbiorniki na paliwo to macie szczelne. Tak. I dobrze. Nie wychodzę. I widząc, że on wychodzi, Izabela w tym momencie poprawia stanik. No, to dzieje się tu coś ciekawego? Patrzę na chłopaka z zainteresowaniem. Jakieś światło podobno było na niebie widać. Światła? Ale to już po dniu
Niepodległości, to co to, jakieś były fajerwerki, czy co? Ludzie mówią, że jakieś dziwne samoloty latały. Podobno szukali w lesie, czy tam gdzieś nie wylądowało, bo się nie rozbiło. A kto szukał? Ktoś tego, ludzie z miasta. Ja nie wiem, bo my tutaj siedzimy cały czas, obsługujemy. Jestem tylko ja i mój dziadek. No tak, tak. Czyli nie wiesz, kto idzie? Nie. Ja nikomu nie powiem. Mrugam do niego znacząco. W tym momencie z lekkim wystraszeniem słyszysz z boku takie skrzypnięcie, jak jego dziadek właśnie tak się wykrzywia na krześle, patrzy do ciebie z boku. Aha. Nie no, jasne, wiesz, na niej nie robi to wrażenia, tylko spogląda na tego młodzieńca. I tak mówi do niego, ale dziadek mówi, że chyba szuka chyba widział to mastrza, który szedł do lasu i tego i czegoś szukał. Tomasza? Co? Nie potrafię wymówić jego imienia. Przybył z dziwnego kraju, gdzie piją wodę z ziemniaków. Aha, no tak. Śmieję się, jakby to był żart. A, no to tak, no to poszukam. A o kim? Chciałeś skorzystać z łazienki? Ja tu tylko przy wychodnym. A, dobrze. Przypominając się całej tej rozmowie, chciałabym wykorzystać moją umiejętność That Guy Has to Be an Alien. I chciałabym zobaczyć, czy moje zmysły detektywistyczne potrafią dadzą mi informację, czy młodzieniec ma jakieś korzenie z tej ziemi. Okej. Okay. Odpisz sobie z puli i wykonaj test poziomu drugiego. Drugiego. Ja bym sobie wykorzystała effort do tego. Okej. Okay. 15. 15. Jest tak bardzo native, jak tylko może być na tych ziemiach Indianin. Mimo swojej, wydaje się być kamiennej twarzy, dostrzega, że jest całkowicie rozluźniony, jakby był, tak powiem, przyzwyczajony do napastliwych białych, którzy mówią mu, co ma robić. Słyszycie? Izabela nie jest biała. Jak Raspberry usiadł do samochodu, przekręca dosyć nieudolnie ten kluczyk. No jak to? Ludzie ci na zabija się momentalnie. I biegnie do auta. Po odpaleniu wychodzę. Słyszałem, że jak się nie pali go często, to się coś tam psuje w środku. Zostaw! Nie ruszaj! To nie jest twoje auto! Nie, ty jesteś kierowcą! Nigdy więcej nie łap za moje kluczyki! Czy to jest jasne? Uśmiecham. Ale ono było w środku. Kiwam. To brno! Co ja powiedziałam? Nie ruszać! Co to za awantura? To my to się oszczałem! Jedziemy? Siedzisz z przodu. Siadam z tyłu. Trzaskam drzwiami. Wskazuję Trykowi miejsce z przodu. Widać, że Izabela jeszcze idzie wokół samochodu, czy nic się nie stało. Ogląda. Oj, już, pasito. Głaszcze je, po czym siada, patrzy w lusterko, poprawia wszystko, tak żeby było po jej myśli. Patrzy, czy wszyscy wsiedli. Też wsiadasz? Wsiadam. Okej, okay. No to jesteście wszyscy w odpalonym samochodzie. I idziemy do motelu, jak sądzę, się zainstalować. No, motel wcale daleko nie jest, więc przejrzę się tylko kawałek drogą. Mm-hmm. Jest ładna taka, można powiedzieć, klasyczne amerykańskie górskie, tego górski motelik. Dwa poziomy ułożone w L-kę. Mm-hmm. Z boku jakaś przebudówka, na której jest ta recepcja. Widać zapalone światło, że są miejsca. Miejsc parkingowych jest całkiem sporo, być może tak nawet wasze oko może jest z 7 gości, coś takiego. I tak sporo. No
jest, nas, jest, jest to przy autostradzie, więc jak ktoś sobie odpoczywa, to pewnie się zatrzymuje. I od razu stąd też widzicie, bo jak przejechaliście już drogą, dostrzegacie po drugiej stronie ulicy właśnie restaurację, o której wspomniał Indianiec na tego na stacji benzynowej. Tak tylko samochód się zatrzymuje, Rozber wychodzi, obchodzi ten samochód, patrząc co tam ta Meksykanka szukała wokół niego. Coś nieufnie, bo... Ale jak nic nie znajduje, to idzie do motelu w końcu. Do recepcji. Tak, tak. Ja idę z kolegą. Na recepcji widzisz siedzącą dość już starszawą, czarną kobietę. No, powoli rozwiązuje sobie krzyżówkę. Wtedy, kiedy widzisz, że wchodzisz, to przy dźwięku dzwoneczka odkładaj ją i witaj się ze szczerym uśmiechem. Witamy w naszym motelu. W czym mogę pomóc? Co pani tu robi? No siedzi, nie widzisz? To mój motel i nim zarządzam. Wyciągam notes. Zapisuję. Tak pani twierdzi. Tak. Nawet można zobaczyć moje zdjęcie razem z dziadkiem, który motorem zarządzał wcześniej. Niech zgadnę, pewnie już nie żyje. Żyje. Wyjechał na południe. Na południe? Tak, bo tu mu za zimno ostatecznie na stare lata. Czyli nie ogrzewacie motelu? O, nie ogrzewamy motel, ale lubił się przechadzać i te góry były dla niego na zimne. Na Florydę pojechał? Nie, w okolicy Las Vegas. Gdzie? Miejscowość chyba się nazywała Springfield. To dosyć popularna nazwa miejscowości. Wiele nazw jest popularnych w naszym pięknym kraju. Dobrze, ale nie zagaduje mnie pani, my tutaj chcieliśmy, nie wiem, z 2-3 pokoje. No, pokoje. Okej, okay, pokoje. Jedynki, dwójki? Czyli? Ilość osób, które będzie zajmował pokój. Mamy i jednoosobowe, i dwuosobowe. Pani zarządza hotelem. Skąd ja mam wiedzieć? Widzisz, na twarzy wybitą konsternację. Ale czy pan chciałby na przykład jedno- czy dwuosobowy pokój? Bo mam bardzo dużo wolnych pokoi, ale nie wiem, jakie są pana preferencje. Czy tych patrzę taki zdziwiony? Patrzę się po swoich towarzyszach. Wiedzieć, że Izabela właśnie wchodzi, niosąc jakąś ciężką walizkę, mówiąc coś po hiszpańsku, coś, co nie wróży dobrze. No i co, mamy te pokoje? Pani się pyta o twoje preferencje. Chce pani jedynkę czy dwójkę? Jedynkę. Jedynkę, jedna jedynka. Pan? Dla wszystkich jedynki, będą cztery dla jedynki. Dla wszystkich jedynki, oczywiście. Idziesz tam coś zapisywać tego w notesie, wystawia wam to podpisu, żeby... Zostałam w samochodzie. Podjeżdżamy, okay. Co? No. Podpisuję! Oddaję! Wydaję wam tego cztery kluczyki. Jak długo będziecie tego u nas zamierzaliście u nas zatrzymać? Jest jakiś limit? Nie chcielibyśmy wiedzieć to wcześniej, żebyśmy mogli odpowiednio zaplanować tego sprzątania pokoju. Nie trzeba. Poradzimy sobie. Na pewno? Z całą pewnością. Okej, okay, rozumiem. Polecam na obiad pójść do pobliskiej restauracji. Prowadzi ją bardzo uprzejmy człowiek. Bardzo uprzejmy człowiek ją prowadzi. Tak. Jack. 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 Czarne imię. Ach. Mówię do Rika. Izabela stara się tego nie słyszeć. Aha. Dziwne, w okolicach Las Vegas mało czarnych prowadzi motele. I chodzę tam, wchodzę w głąb motelu, rozglądam się po ścianie, czy są jeszcze jakieś zdjęcia. Jest dość sporo zdjęć. Są zdjęcia... Są zdjęcia zarówno z czasów Złotej Gorączki, ponieważ w tych obszarach było dość sporo poszukiwaczy. Jest kilka zdjęć zrobionych Indian jeszcze z czasów, że tak powiem, pierwszych kolonizatorów.
zdjęcia tego zdjęcia tego lokalnych senatorów, nawet widzicie na jednym tego na jednym zdjęciu jakiegoś człowieka tego ściskającego dłoń Nixona. Okej. Dostrzegasz również, że w jednym z pokojów tego zapalony telewizor, w którym akurat leci reportaż na temat na temat wycofywania się Amerykanów z Wietnamu. Ja wołam Rika, podchodzimy jeszcze raz do pani, jak tam reszta zaczęła się rozchodzić po pokojach. Podchodzę. Widzi pani, to jest reporter Washington Post. Takiej gazety. Wiem, znam. Ze wschodu. Wiem. Mamy tutaj tego kilka egzemplarzy, przyjeżdżałem do nas regularnie, chociaż z opóźnieniem jednodniowym. Zaczyna nerwowo ruszać palcami, ale stój. Rick, weź, daj jakąś pani kartkę. No. Z notesu. Dobra. Wyciąga kartkę, wyrywa. Masz. Tak? No, a pani coś ciekawego do powiedzenia? Już udziała pani kartkę, to może coś pani zapisze. Bierze i widzi, że coś szybko zaczyna zapisywać. I oddaję. No i patrzę, co tam zapisała. To są lokalne atrakcje turystyczne i dobre restauracje. No że myśli pani, że my tu przyjechaliśmy pisać lokalny przewodnik? Nie wiem. Nie jest tego. Staram się nie oceniać innych ludzi po ich wyglądzie i zachowaniu. To wprost przeciwnie do mnie. Rick już panią ocenił. Mówiłem mu, że to nie uprzejme. Tak? No. Tak, Rick. O. W każdym razie Rick szuka informacji o światłach, które tutaj są. Bo mówi pan o ostatnich spostrzeżeniach na autostradzie. Na autostradzie? Nie interesują nas światła z autostrad. To są samochody, proszę pani. Interesuje nas światło bardziej na niebie. Coś niecodziennego. Nie tak zwykłego jak te atrakcje, co pani nam dała. No, właśnie. To jest reporter, proszę pani. Reporter. On waży słowa. Mówi tylko wtedy, słowa. Kiedy trzeba. Tak. Tak, było kilka spostrzeżeń tego światła na niebie z autostrady, ponieważ tam jest najlepszy widok na teren na okolicy i kilku mieszkańców faktycznie wyruszyła do lasu, żeby spojrzeć. Kto, proszę pani? Pani tak mówi, kilku. Kilku to nawet nie wiem ile. Ja też dokładnie nie wiem. Kto wie? Rick chce z nim porozmawiać. No. W takim razie sugerowałbym faktycznie udać się do restauracji Jacka, gdyż wszyscy mieszkańcy tam regularnie się spotykają, żeby umówić lokalne wydarzenia. Chyba coś kręci. Czy pani coś kręci? Kogel mogę co rano. To poprosimy dwa na śniadanie jutro. Dobrze. Widzisz, że coś zapisuje sobie na notatce. I proszę... Pójdź po te panie, co pani jej odesłała do pokoju. Jak to wygląda z zewnątrz, widzi Kim i Izabel stojące przed drzwiami swoich pokoju. Proszę powiedzieć, że będziemy czekali w restauracji. Z panem redaktorem. Ze mną. Dobrze, przekażę. Widzicie, jak właśnie towarzysze wychodzą, kierują się na drugą stronę ulicy, tego ulicy do restauracji. Tak przychodzą, otwierają drzwi, wchodzą. Widzicie, jak recepcjonistka wychodzi. Izabela bierze duży buch. Wasz przyjaciel kazał powiedzieć, że przyjdę do restauracji. Ha! Dziękujemy bardzo za informację. Proszę. Patrzę na nią, wypuszczam. To jest taki bardzo skoncernowany tutaj. Wzięłaś też mój klucz? Dałam wam każdemu osobna klucze, jak przechodziliście. Tak. Znaczy ja kieruję w recepcji, bo ja dostałam przy aucie. No to można powiedzieć, że Izabela ci przyniosła. Okay. Na moją dłoń wyciągniętą z kluczem. Dziękuję. Proszę bardzo.
O, ta długa będzie rozmowa. Rzucam, przydyktuję. Mam dalej. I po czym zaczynam się kierować do reszty drużyny. Wy wchodzicie do bardzo typowej amerykańskiej restauracji. Wręcz tak macie wrażenie, że jakby ktoś wziął wszystkie restauracje ze Stanów i tak wycisnął ich esencję w tym miejscu. Wreszcie jak wchodzicie, wydaje się wam to sztuczne. Wszędzie flagi amerykańskie, zdjęcia futbolistów, bejsbolistów, zupełnie rozrzucone z każdego miejsca. Wygodne siedzenia i stoliki, wyglądające jakby dopiero zostało zamontowane, przepraszam. Kilku miejscowych, którzy siedzą, rozmawiają sobie, jedzą lunch. Obsługujące dwie młode kelnerki i widać także przez wycięcie w ścianie kuchnię, w której bardzo duży, rosły biały mężczyzna ma wzrostu prawdopodobnie gdzieś 2 metry, waży też gdzieś około 200 kg prawdopodobnie, bo też ma lekki brzuszek. Uwija się szybko w kuchni, myjąc, szykując kolejne tego posiłki. Wydaje wam się, że po prostu idealnie mu wszystko idzie, jakby miał zaplanowane to, zaplanował po prostu co do samego punkcika. Albo mają więcej niż dwie ręce. Jak wchodzicie się rozglądacie, podchodzi do jedna z kelnerek. Dzień dobry, życzą sobie państwo stolik, czy tak powiem... Dosiądziemy się do kogoś. Ja bym sobie życzył ciebie. To jest Rick, reporter. Była pani kiedyś w gazecie? Tak. Ale w gazecie, czy pisali o pani? Ma pan na myśli budynek, czy artykuł, w którym się znajdowałam? Bo byłam i w jednym, i w drugim. I co wam pani pisali? Brałam udział w lokalnym turnieju krzyżówkowym. Rick, nadaje się to na pierwszą stronę? Ja wiem, jakby pani jeszcze coś powiedziała, to może... To obok jest miejsce lepiej. Rick ma szerokie kolana. Nawet jak weźmiemy stolik dla dwóch osób, to się pani zmieści. Okej, okay. Dobra. Podejdzie pani z kawą. Poprosiłbym ciebie o wykonanie testu inteligencji poziomu trzeciego. 5. To za mało. Wybitnie Rick nie zrobił na nie najlepszego wrażenia. Zdaje się, że... Creepy guy. Że omija go szerokim łukiem za każdym razem. Prawie, że rzucę... Tak, jak w najbliższej chwili będzie wam podawało się zamówienie, tak widzisz, tak rzuca faktycznie to na tego i szybko odchodzi do następnego stolika. W tym czasie dołączają do was wasi partnerzy. Stoicie w przejściu. My siadamy do kogoś, kto tam jest. Tak, dosiadamy. Jak są dwie osoby, to my się dosiadamy. Tak na hama. Jest bar jakiś taki? Tak, jest jest ta frontowa część. Tak, widać w tym momencie Izabela patrzy na Kim i pokazuje na bar, zostawiając tę dwójkę, która już niewątpliwie zrobiła wrażenie. Dosiadając się też do jakichś tutaj autochtonów, którzy przesiadują i, nie wiem, piją kawę czy cokolwiek innego. O tej porze już piją piwo. Znaczy już jest 11. Jest po południu, tak gdzieś koło drugiej, coś takiego. No, jedzą lunch, więc to takie... Okej. Okay. Dobra, to może zaczniemy teraz od was. Przyjdzie się też do kogoś przysiąść, tak? Tak, myślę, że tak. Dobra, przy barze też przy kontuarze widzicie siedzącego w zasadzie trójkę osób. Jednego siedzącego z tyłu faceta, który tak co chwilkę jak tylko słyszał, jak Rosberry podnosi głos, tak się tylko odwracał i
patrz tego, tego patrzył, widać, wybitnie irytowało go tego głośne hałasy. I po tego, i jakąś młodą, tego młodą parę, która zajada się jakąś tego szarlotką i popija to jakimś milkshake'iem. O, idealnie. Mm-hmm. Do kogo chcecie się dosiąść? Jako, że ten facet jest dziwny, to jakby wskazuje brwiami mojej znajomej, by może się do niego przysiadła. To jest jakiś dziwny. Natomiast ja się przysiadam do tej dwójki zakochanych, chyba że oni są bardzo samozajęci. Wybitnie cię zignorowali, teraz zginiesz dla nich. Okej, okay. No to w takim razie siadam po drugiej stronie tego dziwaka. Bierzemy go w krzyżowy ogień. W widły. Tak jest. Patrzę na jedno. Barman piwo poproszę. A dzień dobry, proszę pana. Dobry. Jak panu dzień mija? Dzieje się coś u was? Głośno. Jakiś wujak przyjechał do miasta. No, pan się nie przejmuje. A mówią, że to Meksykanie są głośni, nie? A jednak nie. A jednak nie. Być może. Co pan pijesz? Zamówiłem kawę, a co piję, to nie wiem. A tak, w takim razie wiem, czego nie zamawiać. Dobrze, dobrze. Tak widzisz się, wychyla się tam, wychyla się z tego, ten gościu. Kucharz. Z kuchni. To jest cappuccino. Majka, to jest cappuccino. Cappuccino. No to w takim razie niech będzie. Dla mnie też to cappuccino. Za moich czasów to kawę się piło z piachy. Ha! Nie wygląda pan na takiego starego. Ale my to żarty, prawda? Żarty, żarty. A my tu słyszałyśmy, że... No, coś się dziwnego działo. Te światła niby. A? Ludzie... Ale ja mówiłam Kim. Kim? Niemożliwe. A Kim mówi, nie, słuchaj, totalnie tak jest. A ja mówię, nie, dziewczyno, w luzie. No nie, słuchaj, jedziemy. Więc co? Wsiadamy, jedziemy, jesteśmy. I teraz dlatego jesteśmy takie ciekawe. Weź, pan, powiedz. Posłucham mu czarujący uśmiech. Tak patrzy na was. Z twarzą, jakby ktoś wyciągnął jeszcze Clinta i Eastwooda. Szanuję. Mhm. No były na niebie, no. A kiedy? A pan to widział? Ostatnie 3 tygodnie chyba. No widziałem, spać nie mogłem, bo mi świeciło pomimo tego. Jak to wyglądało? Mógłby pan to pisać? I gdzie dokładnie? Jak słońce, tylko że w nocy. Aha. No takie duże? Nie wiem, raziło, nie mogłem się przyjrzeć. A. Nie wiem, że się nie gapi na słońce, jak jest tego? Żeby ci oczy nie wypaliło. Prawda. Lekarz mi tak mówił. Ale mówił też, że powinienem przestać pić, ale głupi jest. Piwo dla pana. Na nasz koszt. A widzisz, że nagle ten kucharz wychodzi, przed tym tego stawia delikatnie filiżaneczkę, przed nim odpija jakieś piwo, tego kładzie. Dla pani? Ja też kapuczno. Też kapuczno. A widzisz, odwraca się tylko, będziemy się zakotłał. Przewidziałem. O, jaki pan miły. O, to jednak Idaho to Idaho. To jest prawda, co mówią o was. Tak, tak. A zatem prosto w pańskie okna te światła. No. A to było jedno światło, czy więcej? Nie no, widno było, no, gapiłem się na to, no, zasłoniłem, założyłem drugie zasłony i poszedłem spać. A gdzie pan mieszka? Na obrzeżach, niedaleko profesora. Niedaleko jakiego profesora? Słyszałeś o jakimś profesorze? Ja nie słyszałem o żadnym profesorze. Tak, jakaś jabłonka, bodajże, chyba tak, jakiś profesor, matematyk, czy coś takiego. Jabłonka? Japonka! Klaro, Japonka, no. Drugi język. Si. A zatem Japonka, profesor, matematyk. I co ona robi w takim Idaho?
ogląda krajobrazy piękne, które macie? Ma tutaj domy letniskowe. Przyjeżdża w lecie, kiedy nie ma zajęć na uniwersytecie. O, a na jakim uniwersytecie wypada? A to jest więcej niż jeden? Nie, na pewno nie, ale dlatego jestem ciekawa, o którym pan myśli. Nie, na południu, nie wiem. Czyli jeszcze teoretycznie powinna być w mieście, tak? No jest. Rzeczywiście, te cappuccino jest okropne. Jach. Najlepsza kawa, jaką piję w życiu. Oczywiście, że tak, ale jemu tego nie powiem. No. Ja się delektuję. Dobra, to wrócimy na chwilkę do was. Wy się dosiedliście do jakichś dwóch miejsc. Ale szukam takich parszywych dziadów, takich, którzy siedzą po prostu i oni nie mają w życiu nic do robienia oprócz siedzenia tutaj. Jest dokładnie taka dwójka. Widzisz, że prawdopodobnie gdyby zburzyli ten budynek, dalej by siedzieli w tym samym miejscu. Ja tego gadałem ze sobą. Jak już pochodzi, to słyszy... Dosiadam się tak na hama. Rick, siadaj! No, ja jestem ale, redaktor. Że w 59 Patrioci nie wygrali tego Super Bowl, to jestem zaskoczony. No oczywiście nie wiem, jak oni mogli tego zrobić? Pamiętasz wtedy, ja wtedy postawiłem 5 dolców. Najgorsze 5 dolców, jakie wydałem w swoim życiu. Co nie tego, to nie samo. Potter Beka mają do dupy. Zdecydowanie. To by było dobrze prawisz. Postawię ci piwo. Jack! Dawaj tutaj! Wiesz tego, no! Dwaj na pół macie piwo? No importujemy, bo tutaj porządnego nie robią. A co tu porządnego robią? Porządnego, co to porządnego robią? Tak się nachyla do ciebie. Bo my w lesie to pędzimy takie. Dobrą gorzałeczkę. Potem pójść zobacz, nie? Widzisz, pan tutaj jest reporterem. Ja jestem reporter. Miło mi! Ja jestem Michael, to jest Samuel. Widzę, że trafiliśmy w końcu w tym mieście na ludzi, którzy wiedzą, co się dzieje. A my wszystko omawiamy. Mój kuzyn jest w ogóle szeryfem, to on w ogóle już wszystko wie, ale... Nie, no, ja widziałem, że tutaj ważna osoba siedzi, dlatego tutaj usiadłem. No ba! Mówili mi, że wszedł do baru. A on wie, gdzie tam przy barze będą siedzieli normalni ludzie. A. Jack tak prawie, że ukradnie podstawia ci piwo po prostu. Tego też i wracam do kuchni. Tak kręcę, wącham. Toż to sama żółć! No, ale najlepsze, co tutaj mieliśmy. Póki Jack nie przyjechał, to jakieś szczyny tylko były, bo był bar jeden. Na tego za miastem tam chodziliśmy, ale szczyny tam były jeszcze gorsze. Jack się tego... Jack jest? No, kochasz, no. On przyjechał tutaj z dekady, 15 lat temu, nie? Z Kanady? Coś takiego. Nie, z Kanady. Gdzieś z południa mówił, że z Teksasu, coś takiego. Tego coś takiego. Każdy porządny chłop, chyba w armii służył też, tak mi się wydaje, bo widać, że porządny matryk. Zawsze jak się jakiś przyjeżdżał u nas wojskowy, to traktuje ich z bardzo dużym szacunkiem, zawsze im wszystko idealnie dostały, więc słuchaj, prawdziwy patriota. Rozumiem. Już tak patrzę na te piwo, kręcę. To co? Znaczy gorzałek. Że tak wskazuje na Rika. A myślicie, że co? Na wodę on chodzi? No to chodźcie go w takim razie. A Jack, ja podam zapalę tego zapasu, nie? Macham do nas ręką. Aha. To piją na szybko kapucinko. Cofam się tylko tak o kilka kroków. Panowie, zaraz dołączę. Załatwię jakieś fajne towarzystwo. Dobrze. Mała Azjatka, mała Meksykanka. Wyglądaj na wybredny. O nie. Wracam się do was. Panowie tutaj sporo widzieli. Znają właściwie każdego w mieście. Zgodzili się być informatorami.
to prawdziwi patrioci powiedzieli, że będą dumni pracując dla ojczyzny. No, to powodzenia. Idę nam pokazać jakiś statek UFO. Statek? Tak. Już. Nie są pewni. Tak. Po 10 minutach rozmowy. Nie chcecie, to nie idźcie. Wydaje mi się, że krócej, ale... Dostaniecie jakieś krótkofalówki. Idę do auta, wychodzę. Idę do auta, otwieram bagażnik. Prawo, lewo, patrzę. Wyciągasz standardowy zestaw krótkofalówek, który był dostępny już w szpitalach. Oczywiście. Mhm. Ja tam wiesz, jakby idę, nie czekam, mówię, żebyście za nami do tego lasu tam... Zamykam auto, patrzę znowu lewa, prawa, czy nikt mnie nie obserwował. Tylko jakiś młody chłopak, który zamiatał akurat to tak. Spojrzał. Spojrzał, gdzie się zachowujesz. Okej. Czy wrócił dalej? Dalej. Dziewczyna podbiega, podaje krótkofalówkę. Po co? Jak idziecie z nami? Nie, my mamy swój trop. Panią profesor matematyki i fizyki. Dawaj, Dziunia, nie ma czasu. Po kolei, spokojnie. A Rick? Tak? Nigdy więcej tego nie rób. Bo co? Rick, spokojnie, po kolei, nie rozdzielajmy się. Patrzę na Kim. To musi być coś dużego, skoro chcą nas tam zaprowadzić. Aj, gringo. Żebyś tego nie żałował. Dobrze. Niech będzie. Idźmy. No i dołączam do nich. A, coś czuję, że to nie będzie przyjemna wizyta. Biorę plecak, zakładam skórzaną kurtkę z ćwikami. Witą. Aha, idę. No dobra. Wiesz, tego jako ciekawostkę powiem, że wybrałeś najlepszą, zdecydowanie najlepszą postać do udawania kogoś innego, biorąc pod uwagę, że Rickowi trudniej jest blefować i improwizować. Idealny tego współpracowi do tego typu akcji. Rick ma ukrytą charyzmę. Na dnie plecaka. Ale prawda jest taka, że się nie wgada. Okej. Okay. Nie no, to mam chodzi. Dobra. Twoi nowi koledzy prowadzą was do swojego pick-upa. I tak wiesz, jak już dołączamy wszyscy razem, to tak mówię. Opowiedzcie paniom tutaj, jak chcecie im zaimponować. O tych światłach, co... Widzieliście? A, no tego! Widzieli panowie światła? No nie, oczywiście, że widzieliśmy! Pełno światła widzieliśmy! Ja tak oglądam tego pick-upa, wiesz... Oglądam, jak on wygląda... Wiesz... Kładę się, patrzę... Jeszcze nie chcesz nawet kłaść, bo oglądasz tego te płaskie... te gładkie po prostu prawie jak tego... Prawie jak szyba tego opony... Nie wymiany pewnie od gry, jak samochód był kupiony 20 lat temu. Okej. Mm-hmm. I patrzę z takim... Ja zaczynam go się karować. Ale ty światła w nocy co ponoć mówią, że świecili? Tak, widzieliśmy, nie? No widzieliśmy je. No. Tak, tam, a ile tak, było? Tak tego długi... bo tak przez kilka tygodni były, to raz czy dwa razy do nocy było widać, latały, to ciężko było dokładnie dostrzec, bo to szybko latało. W którym miejscu to latało? Nad górami czasem przylatywało, trochę na południu, trochę na północy. Czyli tak pokazuje w zasadzie we wszystkich kierunkach. Tak, we wszystkich kierunkach. Jak te ludziki po prostu przy myjniach samochodowych, rozumiem. Okej. Okay. Dobra. Co im nam tam pokazują? Więc tak. Jak wsiadacie z nim do samochodu i ruszacie w tak powiem, w stronę lasu. Mhm. No i tam prawie jakieś głodne kawałki o tym, jak to polowali na tego na niedźwiedzie, jak to Aha. Od dziada, pradziada, to oni tutaj lokalnie
tak powiem, działali. Znowu o niedźwiedziach, że tam ktoś, że tam coś tego, że tam jakiś tego ich dziad czy prawie też w tego, też w tego w Gruncie Złota u tego uczestniczył. Do końca nie wiadomo, bo zażarł go niedźwiedź. Ale jak przejechaliście drogą, tak powiem, trochę w głąb tego, w głąb do lasu. Aha. Agnieszka rozmawiała z chłopakami. Ty starasz się bardzo tego ignorować, więc niech Izabel rzuci na zauważanie. O, nie! Mam taką trochę słodką idiotkę, próbuję od niej trochę informacji. Trzeciego poziomu. Ja mam spostrzegawczość, ja mam od razu czwartego, tak? Nie, masz spostrzegawczość. Nie, masz... ja mam spostrzegawczość właśnie na inability. A, no to tak. No to od razu czwartego. Subcio. Dobrze, w takim razie ja bym chyba w takim razie chciała użyć... A nie, tutaj nie mam... Efforta możesz użyć tak czy siak. Okej. Okay. Edge'a nie masz prawdopodobnie. Tak, nie mam Edge'a. A bo to na intelekcie będzie. Tak, to będzie na intelekcie. Okej. Okay. Jeżeli pierwszy poziom efforta to minus 3. Dobrze, to tak zrobimy. Minus 3. Jeden. Tak bardzo starałaś się ich tego wyrwać, tak bardzo ich chciałaś ich słuchać, że w pewnym momencie słyszycie, jak Izabel tak w rogu. Szturcham ją łokciem. Ej, bumper. Skup się. Co? Skup się. Jestem wykupiona. No, siedzimy na tej pace, tak? Z Rykiem. No. Bardzo niewygodnie. Tego amortyzator też powinien by mijać od samego początku, więc tak was na chwilę rzuca na tej pace. Miota was z jednej strony na drugą. Cała dupa mnie boli. Daleko jeszcze? Nie, brzutko, brzutko będzie. Zaraz będziemy. Nie brat, będziemy już. Będziemy. Jeszcze 15 minut. No. Lepiej powiedzcie o tym niedźwiedzie, bo jak się Rick wkurzy, to będziecie musieli mu dupę masować. Ostatni, który mu dupę masował, rękę złamał na nim. Nie mów, już nie mów. Z takim dziwieniem przebudzona Izabela słucha tego, co się... Żarty. Ale zaraz, gdzie my jesteśmy? Tak się rozglądam, bo zupełnie nie poznaję... Gdzieś głęboko w lesie. Okej, dobra. Daleko stąd do autostrady? No oddalamy się od autostrady, ale przez miasto przecież przechodzi, no to jak oddalamy się od miasta, daleko od autostrady jedziemy. Aha. Niby oczywista, a jednak lepiej spytam. A jak daleko? Ile jesteśmy? Nie wiem, z 15 kilometrów? Coś takiego. Aha. A tak właściwie to gdzie my jedziemy, panowie? Kolega chciał się napić czegoś mocniejszego, no to jedziemy do naszej chatki po imbelek, no. Zaraz. Że jak? Po imbelek? Po co się wymownia do pick-upa? No tak, ale mówiliście, że tam światła były. Widzieliście stamtąd. No widzieliśmy, widzieliśmy, no leciały, no tak, no leciały. Ale widzieliście je z miejsca, gdzie macie bimberek? Stamtąd, bo tam wysokie drzewa są, to nie było ich widać. To z tego z miasta widzieliśmy, jak wracaliśmy tego wieczorem, to widzieliśmy, jak jechaliśmy drogą, to gdzieś leciały tam przez góry. Ale przypomnę, że już byli po bimberku. Byliśmy? A kiedy nie jesteśmy? To już wiem, na co jeździ ten pick-up. Na opary. Porządne opary. No właśnie nie. A tych świateł to ten dużo było? No jakbyś mówię, coś tam ich nie... A kto je widział tak naprawdę? To znaczy tak, widzieli je przyjezdni, nie? No bo to przejeżdżali, to głównie na to z autostrady je było widać, bo tam jest najwięcej przestrzeni. No widzieli je z tego w mieście kilku mieszkańców. Ale kto? No, Mike, Barbara... Gdzie ten Mike teraz jest? Mike, no, się,
siedzi na komisariacie, no, bo to tego no, zastępca kuzyna mojego, nie? A gdzie ten Tom, czy tam Bon? Co mówiliście, że on wszystko widział? Znaczy ten... Tomasz! Tomasz! Tego polski migrant. No tak, mieszka z nami. On to wszystko widział. Gdzieś tam na miejscu tak jest, co? Tak? Na miejscu. A to nie wiem, bo to on cały czas do lasu wraca. On to w ogóle żyje z... Tego, gdzie on wraca? No ma dom tak w mieście, nie? To zawieźcie nas tam, gdzie on jest. A co z bimberkiem? Możemy zabrać ze sobą. No jak, bez Toma mamy się napić? No, bez Toma, nie? Nie głupie w sumie. Tylko z nim to się ciężko pije. Tak widzisz, zawracałem pust na drodze. Z nim to się ciężko pije, bo ty dajesz mu kolejkę, drugą kolejkę, trzecią kolejkę, nic to na nim nie robi, mi już dawno się na ziemi leży, bo on pyta się, gdzie zagrycha jakaś tam. Nie wiem, co między to w ogóle słowo, zagrycha. Aha. Może jakaś kobieta? No, kiedyś taką widziałem. A może? Dobra. A jest mija. W każdym razie wracacie z powrotem do miasteczka. Zajeżdżacie tam gdzieś na tego na obrzeża. Widzicie, że Samuel wychodzi z pick-upa, idzie do budyneczku. Puka, dum. Zagląda. Wiecie co, ja pójdę do tyłu zobaczyć, czego nie ma, bo to tak z przodu to nie widać. Głupi będzie szedł. Tom! I krzyczę głośno. Tom! I sobie siadam. Wyjmuję. Zapala. Opiera się o samochód. Mówiliście, że mają mieć statek. Mieliśmy prawdziwy trop. I pojechaliśmy w las. Nawet nie dojechaliśmy na miejsce. Bo się okazało, że co? Że co to ma być? W sumie to nawet nie wiemy, czy nie jesteśmy w tym samym rejonie. Kim? No, wiemy, że Laska mieszka gdzieś na obrzeżach. No co jest? Ale co jest? No co jest? Ja się pytam, co jest? Ale co? Mieli mieć jakiś statek. I co? To jest ten statek? Na bimber jeżdżą? Kto? Aj, puta madre! Przecież... Mówię! To mam wyraźnie! Nie rozumiem. Jedziemy po trop? Źle. Jedziemy po drugi trop? Źle. Dziunia ma gorszy dzień! Zrozum! Tom! Ten Tom musi być kluczem. Tom musi być kluczem. Kluczem do czego? No do sprawy. No dobra, no jest jeden ze świadków, tak? No zobaczymy, co będzie miał do powiedzenia. O! Ci, co mało mówią, często jak powiedzą, to powinien coś mądrze. Prawda, Lik? No. Właśnie. Dobrze, proszę bardzo, czekamy na objawienie Toma. Dobra, widzicie, że po chwili Samuel wraca i ktoś wiem, faktycznie idzie, ale to nie jest Tom. Widzicie błyszczącą tego zachodzącą już powoli słońcu, oznaczę szeryfa. Mhm. Jak Samuel widzisz, macha do Majka. Aha. Wychodzi, tam podchodzą, podbiegają, gadają chwilkę z szeryfem. Podchodzę bliżej. Tak, okej, dobra. Jeżeli chcesz podsłuchać, to też poproszę cię o test inteligencji. No tak dobrze mi dzisiaj idą. Ale niech będzie. To jest z drugiego poziomu tylko. Dobrze. Jednorożcowy kość zawsze dobrze wychodzi. Tak. Dawaj jednorożcu! 8. No to wystarczy. Tak? Drugi poziom to jest 6. Dobrze. Mhm. Ale słyszę tak. Ile razy mam cholera mówiłem, żebyście miejscowych na bimber nie zapraszali? Co było ostatnim razem? Kurwa... Ile musiałem was kryć?
W tej chwili macie im powiedzieć, żeby tego, że macie ważną sprawę, wpierdalajcie tego do siebie z powrotem. Nie chcę was w mieście widzieć przez następny tydzień. Ona stała, wiesz, zaczęła sobie gwizdać. Samuel podchodzi, tak się do ciebie zwraca. No, widzisz... Jak się ten twój kuzyn nazywał? To... Chris, tak. Chris! Macham. Tak widzisz, że tak odmachuje ci tego, zapala papieros, tego papierosoczeka, ale tak samo do ciebie. Widzisz, no bo... Ja to załatwię. I idę. Do niego macham. Chris! A widzisz, tak trochę zdenerwowany, ale idzie w twoim kierunku. Słucham! Jesteś Chris! Szeryf Chris. Chris. Twój kuzyn powiedział, że jesteś zastępcą szeryfa. Mike to zastępca szeryfa. To Mike jest moim zastępcą. On jest twoim zastępcą. Od razu widać, że rozmawiam z szefem. To Rick! Cześć! Rick. Dzień dobry. A to kim? Dzień dobry. Przepraszam was za zachowanie moich. Nie, bardzo dobrze. Powiedzieli, że w mieście nie ma nic ciekawego i że jeżeli chodzi o jakieś niezwykłe rzeczy, lepiej jest rozmawiać z panem. O, lepiej ze mną. Patrz na nich tego. Ze złością. Także przeproszę może na tego za nich, bo mają... Nie trzeba przepraszać. Mają pewne... Podwieźli nas tu bezpośrednio. No. W każdym razie szukamy świateł na niebie. Ponoć pan coś wie więcej. No wiem. Sprawdzaliśmy to, bo kilka było tego zgłoszeń zaniepokojonych. Bo to Rick jest z Washington Post. Tak, będę. A mogę zobaczyć legitymację? Potem zostawiłem tym... Motelu zostawiłem. Motelu zostawiłem. Okej, okay. Rzuć na blef. To jest test inteligencji. A to jest wspomagany test inteligencji. Ja bardzo czaruję pana Chrisa. Okej, okay, ale ja mobility z tym związane. No, na macycki. Jest drobną azjatką w Stanach. Poczekaj jeszcze kilka dekad. Tu są. Tam macie zawsze mieć 12. 12. No to czwarty. No dobra. Chyba tak patrzę na ciebie. Powiem panu szczerze, po prostu nie możemy się afiszować, bo... To wszyscy jesteście redaktorami. Nie. Klaro, oczywiście, że nie. A pan to kim jest? Jestem menedżerem. To jest sławny reporter. Mało mówi, dobrze pisze. No. W każdym razie, panie, szukamy konkretnych informacji i konkretnych ludzi, którzy chcą wybić się. Mhm. No. Dlatego przyjechałeś z naszego miasteczka, tak? Właśnie. Nie dlatego. Tu nas skierowano. Ten Indianiec ze stacji benzynowej mówił, że jak jakieś trudne, skomplikowane sprawy, to walić do pana jak w mur. Okej. Okay. Dobra. I tak mi to nie szkodzi. Nie wierzę w całą tą sprawę. Jak chcecie się dowiedzieć jakichś szczegółów, to możecie pójść do naszej lokalnej gazetki. Nasza Judith może was nakierować dalej. No to ona wszystko spisała lokalnie. Jak będzie chciała z wami współpracować. Ja od siebie mogę powiedzieć, że światło faktycznie były, bo też się sam spostrzegłem. Byliśmy w lesie, tak powiem, zrobić ogólny obchód, a ze względu na obszar, na którym je widziano, i brak naszych środków oraz, jak powiem, mało priorytetową sytuację, nie sprawdzaliśmy ich dalej. Dużo rzeczy państwo tu nie sprawdzają. Bo to spokojne miasto jest. Widziałem w motelu. Tak więc jeżeli... Tak kiwam głową i patrzę mu prosto w oczy. Jakbym coś wiedział, czekał, aż on zareaguje.
Dlaczego odpatruję? Mam tak spogląda na ciebie, jakby nie wiedział do końca, co chodzi. Tak spogląda na chwilkę na Rika. Ja prawda, Rik? Daję, że robię groźną minę i przeszywam go wzrokiem. Dając co jakiś czas na kolegę, czy dobrze robię. Dobrze, Rik. A, w każdym razie, jak nie macie więcej do mnie pytań, to ja się zwijam z powrotem na posterunek. Trzyma pan tam jednego naszego informatora. Co? Nie co, tylko kogo? No i czego ty ode mnie chcesz, człowieku, co? Pana kuzyn. No to co? Mój zastępca, no i? Powiedział, że macie kogoś od świateł na komisariacie. Jakiegoś Polaka? Tom. Nie wiem, co mój zapijaczony kuzyn wam opowiadał, ale nikogo nie trzymamy w tej zaraz! Chwili. Zaraz! Czy pan mówi, że zastępca zastępca szeryfa jest zapijaczonym człowiekiem? Samuel! Wyjmuję długopis, upuszczam go z szoku. Nie! To przebija te światła! Rik, mamy nowy temat! O! Ten! Światła! Podnieś długopis i idziemy pisać! Biorę długopis. Widzisz? Widzisz? Patrzę na kolegę, co zrobić. I idziemy do tego pick-upa. Widzisz, teraz jeden z konsternacji i złość na jego twarzy tak przebi, tak się miksują cały czas, tak Mike i Samuel tak... Z piskiem op, odjeżdżają na autostradę. Prawie się rozbili jakąś ciężarówkę i długą gdzieś do lasu. W tym czasie, kiedy oni dyskutowali, ponieważ ona nie została przedstawiona jako... Rozumiem dlaczego. Została sama, w związku z czym ona sobie pozwoliła pomuszkować. Pytanie tylko takie orientacyjne. Ja wsiadłem i oni odjechali ze mną? Nie, zostawili nas samych. Jak zacząłeś iść w ich stronę i zobaczyli... No to my wsiadamy do radiowozu w takim razie z tyłu. Nie ma tu w pobliżu radiowozu. Dobra. Bo... To po prostu... Jak się teraz rozglądasz, zastanawiasz, szukając tego radiowozu, tak spoglądasz, że w sumie to biuro szeryfa jest jakieś tak z 300 metrów. To idziemy może... do niego i tam. Mhm. Tak, a szeryf tak. Mhm. Panie szeryfie. Irańczycy! Panie szeryfie, ja bardzo przepraszam za całe zamieszanie i moich znajomych. W tym też jesteś z gazety? Nie, ja jestem fanką. Ja się bardzo chciałam dowiedzieć coś więcej na temat tych świat. Tego Neandertala? Ale on strasznie ciekawy artykuł pisze, proszę pana. Strasznie ciekawy. Gdyby pan to czytał, to w każdym razie razem z pana rodziną odjechał nasz transport ewentualny. Czy moglibyśmy liczyć na podwózkę? Dokąd? Z powrotem do Mozolu. Do Japonki. Słyszałam, że macie tutaj lokalnie profesorkę. Tak. Japonkę, tak? Tashimoto. Właśnie, ja bym strasznie chciała ją poznać. Mógłby nas pan podrzucić w tamtą okolicę? Tak, patrz na ciebie. Patrz na oddalającą się dwójkę, która wybitnie zmierza w kierunku jego biura. Tak. Super. Mogę. Cieszę się strasznie. Proszę za mną. Mhm. Ty chciałeś w tym czasie... Rozglądam się za Izabel. Ty chciałeś w tym czasie pomyszkować. Tak. Jako, że wiesz, została w pick-upie, no to ona przegląda, co tam jest. Znaczy w tym pick-upie, którym odjechali, to rozumiem, że w wyszłości. Czy pojechać razem z nimi? Okej, dobra. Wiesz, każdy był zajęty czymś innym, ten gdzieś poszedł. Ja też rozumiem, że wyszłaś podsłuchiwać.
No bo było, no może tak, wychodzić tak, posługiwać. Tak, a później chciałam powiedzieć, że chcę pomyszkować. Aha, myślałam, że w tym domu. Dobra, też myślałam, że chcesz iść tego. Idziesz do pomyszkować w domu. Jeżeli wolisz, mogę pomyszkować w domu. Jakby tak. To... Dobrze, to możemy w takim razie... tak, że ona poszła pomyszkować w domu. Oj, dobra. Więc... W trakcie jak, tego, jak szeryf wybitnie, u szerfa wybitnie umierały kolejne szare komórki. Witaj w klubie. Przeszłaś na tył domu, do tego wcześniej próbował dostać się Mike. Mhm. I widzisz, że jest też wejście tego wejścia do domku. Chodzisz, zaglądasz. Mhm. W środku widzisz kilka skór, kilka trochę wypchanej zwierzyny. Gdzieś z boku jakąś kolekcję tego muzyki na winylach. Mhm. Ogólnie rzecz ujmując, tego urządzone mieszkanko. Jakaś dziwna, jakoś dziwacznie pomalowane, bo w jednym miejscu tam część jest na biało, część jest na czerwono. W ogóle nie rozumiem. W ogóle nie ogarniam, dlaczego taki dziwny wybór barw. Meksykańska flaga jest inna, nie rozumiem. Dostrzega też zdjęcie z jakimś gościem, takim wąsem z szabą, jakiś nie wiesz w ogóle pewnie jakiś niemiecki tego lot czy coś takiego. Aha, okej. Okay. Po spodem jest coś napisane. Nie jesteś w stanie dostrzec, ale z jakiejś dziwnej literki nieamerykańskiej, więc. Okay. Na pewno coś niemieckiego. Mhm. Dobra, ale ogólnie rzecz ujmując, mieszkanie wygląda na to, że jest użytkowane, aczkolwiek aktualnie jego mieszkańca nie ma i chyba nie ma go dłuższego czasu. Pytanie, czy drzwi zostały otwarte, czy... Chcesz sprawdzić? Tak, drzwi są otwarte. Ej, karamba. Wchodzisz do środka. Rozglądasz się. Mhm. Mieszkanko nieduże, trzypokojowe. Rozglądasz się po kolejnych pokojach, zaglądasz do lodówki. Wiesz, przede wszystkim ja się staram unikać okien, które nie zostały zasłonięte. Mhm. Jednak pod bokiem mam tutaj szefa policji. Mhm. W związku z czym przede wszystkim staram się go unikać. Mhm. Ale tak, no myszkuję, patrzę, czy coś jest, jakieś zapiski świadczące o tym, że on rzeczywiście coś widział, albo jakieś zdjęcia, które zrobił, nie wiem. Dało ci się znaleźć notatnik. Leży na wierzchu. Z tego radośnie bierzesz, otwierasz go i jest po polsku! Jest ci nie znasz go, że jest zapisany po polsku! Oczywiście, że tak. Ale przeglądam, wiesz, kilka kartek, żeby jak do najstarszego zapisku dojść. Jakieś rysunki, wiesz. Widzisz, że to dziennik prowadzony jakoś z czasem. Mhm. Ale ostatni wpis, jak patrzysz, kurde, jest sprzed kilku miesięcy. Słabo. No to nie, to kilka miesięcy temu się zaczęły te błyski, czy to jest jakaś... Nie, jakieś 2-3 tygodnie. A, no to nie. Ale rzuć na inteligencję. No dobra. Dobrze. Mam poziom niżej. 4. Wystarczy. To był test, już odkładasz. Nagle ci się tak łączą takie kolejne wątki. Czerwoną nicią. Ty, ale on przecież nie jest ze Stanów. A podobno wszyscy na świecie zapisują daty w jakiś pokrzywiony sposób na odwrót. Jak to? To ten zapis może oznaczać, że to było z poprzedniego tygodnia. Więc jest zapis z poprzedniego tygodnia. Zabieram, może znajdę kogoś, kto jest w stanie odkodować ten straszliwy kod. Być może macie coś, co wam pomoże w samochodzie. Otóż to. Dlatego zabieram. Okay. Ze sobą. I tak zadowolona.
Tego wychodzisz, wychodzisz po cichu, rozglądasz się i widzisz, jak Kim wsiada do radiowo z szeryfem. I gdzieś odjeżdża. Nie no, mówiłam, że na nią rozglądam. Dobra, zaglądasz, ale jej nigdzie nie widzisz. Izabela! Ke! O! Ona wychodzi rzeczywiście, poprawiając się. Chodź, jedziemy do pani profesor. A, doskonale. Wsiadaj, tak wiesz, patrzę na ten radiowóz, tak jakby jej się coś przypomniało, czego nie chcę pamiętać. Czy mogę usiąść z przodu? If you want shotgun. Biorę! I siadam. A czy mogłabym poprowadzić? Proszę. Przykro mi, ale przepisy stanowią nie pozwalają mi oddać samochodu do prowadzenia dla innych osób. Zwłaszcza, że to ja muszę jednak was zabić do miejsca, bo musimy się dojechać. Ale może mi pan powiedzieć, gdzie? Będziemy. Albo możemy się przejść za miastem. Nikt nie zobaczy. Dobra. To znowu będzie też przekonywanie. To jest inteligencja, niestety. O nie! Ale ja lubię szybkie fury! Ja muszę spróbować. No dobra. Masz, to będzie trzeci poziom. O, trzeci poziom. Czemu kości mi dzisiaj nienawidzą? Jednak nieźle. Mam 15 i poziom niżej. Tak patrzę na ciebie? Dobra. Wiesz, dobra, ale za miasto. Oczywiście. Czarnego zadowolona i tylko czeka na swoją okazję. Okej. Okay. No i tam ruszycie za miasto faktycznie. Przesiadacie. No! I zaczynacie prowadzić. Co jakiś czas prosząc się delikatnie, żeby zwolniła. Wchodząc znowu w jakiś ostry zakręt. 290 mil na godzinie. Co znalazłem? Jezus, Maryco! Okej. A to, że od tego dochodzi do biura szeryfa. Wchodzicie, widzicie tam faktycznie siedzącego jakiegoś gościa przy biurku. Twarz dokładnie tak, praktycznie taka sama jak jednego z tych gości od gorzałki. Majka. Dokładnie, nie Majka, tylko Samuela. Dokładnie taka sama. Siedzi, widzicie, że wypisuje jakieś raporty. Ten ryja był gdzieś bicia. To patrzę na niego. Bliźniacy. Podchodzę. Przepraszam. Słucham? Szukamy świateł. Rick jest reporterem. Szeryf powiedział, że nam pomożesz. Szeryf powiedział, że nam pomoże? Tak, powiedział, że mamy iść do gościa, który wygląda jak Mike i nam pomoże. Nie pamiętam twojego imienia. Znam Majka. Okay. Jesteś do niego podobny. Rzuć na blef. To jest wybitny blef. Jest mało wybitny, więc to będzie czwarty poziom. Chcesz sobie obniżyć jakoś? Tak. Chcę. O jeden, tak? To ile muszę wydać? To trzy punkty, ale masz chyba edge'a jeden, więc to będą tylko dwa punkty. Dwa. Dwanaście. No dobra. W czym mam wam pomóc w ogóle? Światło szukacie? Nie możecie pójść do sklepu po tego? Nie, tych z nieba. Ponieważ jakiś raport masz. Poczekaj, jak on tak to mówi, to widzisz, że stara się tak jakby odwracając swoją uwagę, zamknąć jakiś raport i schować go pod tego, pod resztą papierzyska. No bo to tego, w sklepie można kupić jakąś lampkę, bo to pewnie reporter lampki potrzebuje dobre oświetlenie. Kupę za tę lampkę, nie widzę. Nie, Rick, spokojnie, niech ci pokaże na zewnątrz, którędy do tego sklepu, przecież nie trafimy. No, te dupa mnie boli, pokaż tę lampkę w sklepu. Gdzie trafimy? Okej, okay, dobra. On wstaje, idzie tego wychodzi z za biurka i idzie do drzwi, spoglądając na ciebie. No to poszedam. No, to jeszcze się tylko kątem oka oglądam. Pokatam. Okej, okay, dobra. No i wychodzi na zewnątrz, pokazuje ci jak wół natury po drugiej stronie ulicy General Stone. A ty rozumiesz, w tym czasie chcesz tam spojrzeć.
Biorę jego wizytówkę, jak jest tam w biurku. Mhm. Wsadzam sobie gdzieś tam głęboko w kieszeni i tak rzeczywiście szybko przeglądam. Okej, okay, no to wykonaj test speeda. W takim razie. Musisz się dość pospieszyć, więc to będzie trudne, to będzie poziom 5. Poziom 5. Mhm. Dobra, to obniżam o 3 do drugiego. O 2 możesz mieć. O 2. To tak masz, chyba, masz, chyba, że to ty jesteś, to masz kwota 2. Nie, masz kwota 2. Ktoś ma chyba kwotę więcej. Ja ale... mam 2. 13. 13. A, tak szybko spoglądając, tylko jak oni patrzą, bierzesz raz do tego, wyciągasz teczuszkę, zaczynasz szybko przelatywać tylko oczami, co tam jest zapisane. I masz ogólny raport na temat świateł, informacje o tym, że razem z lokalną reporterką był to sprawdzić, że przepytali kilka osób, że... Reporterka tego wspominała, że są tego typu były tego typu już legendy wcześniej przekazywane przez lokalnych przedstawicieli z plemienia Nez Perez, którzy przekazali jej jakoś właśnie opowiadanie na ten temat. Już prawie udało ci się zobaczyć, co było w tym przekazie, ale widzisz, że wraca w tym momencie wraca. Zamykam. Okej, okay, dobra. Okej. Okay. No, to... Wchodzi? Tak, już wchodzi. No tak, już odsuwam się od biurka, wyciągam wizytówkę. To pan? Tak, to ja. A, to dobrze. Szef prosił, żeby zawiózł nas pan do jakiejś reporterki z lokalnej gazety. Zawiózł? Nie, no... Jeżeli chcecie do gazety, prowadzić do okna teraz, tamten budynek tuż przy ratuszu, to jest siedziba gazety. To jest 100 metrów. No to szeryf mówi, żebyś nas zawiózł. Może się przejęzyczył? No może, nie wychodzę. Okay. Ja tam cię tam szturcham, zapisałem sobie, Judy się nazywała, ta reporterka, coś tam gdzieś kojarzy. Tak. Miałam zapytać, czy ładna, ale nie zdążyłam. Idziemy do Judy. Okej. Okay. Dobra. W tym czasie wy poszaleńcze tego jeździe przypominający szeryfa prawie o palpitacji serca dojeżdżacie tego. Ja jestem całkowicie spokojna. Okej. Okay.